Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za możliwość przybycia tutaj, aby podzielić się z Państwem moimi badaniami, ponieważ zajmuję się badaniami w Oslo i w zakresie moich zainteresowań leży także ten dylemat ery cyfrowej, jak nowoczesna technologia wpływa na młodzież, wyniki w nauce i zdrowie psychiczne, ale także jak wpływa na ich życie. Widzę, że naprawdę to, jak używamy smartfonów, ma wpływ na zdrowie mentalne, ale także na osiągane wyniki. I moja teza i moje podejście także stało się bardzo popularne pomiędzy nauczycielami i rodzicami w Norwegii, ale nastolatkowie nie podchodzą do tego tak entuzjastycznie. No nie są zadowoleni z takiego podejścia, że smartfony, tablety i ekrany powinny zostać tak naprawdę zakazane w szkołach w całej Norwegii. Jako badacz dziś chciałabym porozmawiać przede wszystkim o kryzysie zdrowia psychicznego, ale także jakie mamy wyniki badań, jak ekran i czas ekranowy wpływa na zdrowie psychiczne, ale także na wyniki w nauce. Rozpoczęliśmy badania na początku roku 2020 i zobaczyliśmy też, jakie mamy objawy i co się dzieje. Widzimy teraz, że zaburzenia psychiczne odpowiadają nawet za 1/3 globalnego ciężaru chorób. Widzimy tutaj, że jest to bardzo wysokie. Przede wszystkim widzimy tutaj lęk i depresję, ale też widzimy, że prawie 70% tych przypadków tak naprawdę mogłoby nie wystąpić, gdyby była odpowiednia opieka zdrowotna. Mieszkam w Norwegii. Jest to jeden z najbogatszych krajów na świecie i ponad 40% młodych ludzi mówi, że ma objawy depresji, objawy powiązane z depresją. Powinniśmy to naprawdę brać na serio, ponieważ zaburzenia zdrowia psychicznego są niesamowicie kosztowne, zarówno na rynku pracy, ponieważ masz mniejszą produktywność w pracy i jest to powiązane ze zdrowiem psychicznym, ale także fizycznym, kiedy dorastasz i kiedy jesteś już osobą dorosłą, ale także jest związane z większym odsetkiem samobójstw. Tutaj widzimy wykres, jak wygląda rok szkolny, a jak wygląda liczba samobójstw. Widzimy tutaj, że latem mamy mniej samobójstw w grupie wiekowej 12 do 18. W czasie ferii i wakacji widzimy zmniejszenie samobójstw. Natomiast na przykład w starszym okresie nie widzimy tej korelacji pomiędzy wakacjami, feriami a rokiem szkolnym. Widzimy zatem, że szkoły są bardzo trudną areną zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, ale także dla młodych dorosłych. Tutaj mamy badania z Stanów Zjednoczonych, Hansena. Patrząc na przykład wyszukiwarkę Google i widzimy, jak wygląda nękanie, bullying, widzimy dokładnie ten sam wzorzec. Widzimy tutaj, jak wyglądają te trendy w zakresie zdrowia psychicznego. Widzimy też spadek, jeśli chodzi o wyniki testów. Tutaj mamy wyniki w zakresie matematyki, czytania oraz przedmiotów ścisłych. To są trendy. Tutaj mamy wyniki testów PISA.
Jednakże mamy tutaj średnią OECD i widzimy, że w tym samym czasie mamy spadek wyników akademickich, ale także pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego młodych ludzi. Spójrzmy na wyniki testu zdrowie psychiczne i czas spędzany przed ekranem. Widzimy tutaj, że im więcej czasu dzieci, młodzież i młodzi dorośli spędzają przed ekranem, tym niższa średnia ocen w szkole. To samo widzimy, patrząc na zdrowie psychiczne. Widzimy tutaj pozytywną korelację. Im więcej czasu spędzamy na ekranie, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów w zakresie zdrowia psychicznego i częściej u dziewcząt niż u chłopców. To naprawdę jest ważna kwestia. Zrozumieć to i wziąć pod uwagę w świecie, w którym obecnie żyjemy. Ponieważ ponad 30% uczniów twierdzi, że w szkole codziennie rozpraszają ich urządzenia cyfrowe. Także myślę, że kiedy ja dorastałam w latach 90. i na początku XXI wieku, to naprawdę myśleliśmy, że internet spowoduje, że dzieci będą mądrzejsze i chcieliśmy, aby szkoły były coraz bardziej w świecie cyfrowym, dlatego też między innymi wprowadziliśmy laptopy oraz tablety. Zatem dlaczego powinniśmy tak poważnie podchodzić do tej kwestii? Ponieważ zdajemy sobie sprawę, że istnieje silny związek między problemami ze zdrowiem psychicznym a słabymi wynikami w nauce. A więc widzimy tutaj naprawdę bardzo mocną korelację pomiędzy problemami ze zdrowiem psychicznym a wynikami akademickimi. Dzieci, które mają problemy ze zdrowiem psychicznym, są dwa razy bardziej narażone na odejście ze szkoły, nieukończenie szkoły, niż dzieci bez takich problemów. Gorszy stan zdrowia psychicznego zwiększa ryzyko porzucenia szkoły nawet dwukrotnie. Widzimy zatem tutaj bardzo dużo wzorców, których czasem nie dostrzegamy. Widzimy tutaj też podobieństwa i różnice pomiędzy dziewczynami i chłopcami, ale widzimy tutaj także problemy związane z zamożnością oraz statutem społecznym. Tutaj widzimy, jak wygląda to według płci. Dziewczęta częściej cierpią na depresję i stany lękowe, podczas gdy chłopcy dużo częściej otrzymują diagnozę zaburzeń zachowania, na przykład ADHD, ADD itd. Wiemy jednak także, że dziewczęta często osiągają lepsze wyniki w szkole niż chłopcy. Nie jest to niczym nowym, ale jest jeden wyjątek, jest to matematyka. Dziewczęta w dalszym ciągu są niedoreprezentowane w naukach ścisłych, a więc między innymi w technologiach, inżynierii, matematyce i przedmiotach ścisłych, ogólnie rzecz biorąc. Widzimy także, że dziewczęta spędzają znacznie więcej czasu w mediach społecznościowych niż chłopcy. I tutaj są moje własne wyliczenia z ankiety przeprowadzonej w Norwegii. Widzimy tutaj, że zwłaszcza w okolicach 12-13 lat dziewczyny zaczynają spędzać dużo więcej czasu w mediach społecznościowych niż chłopcy. W okolicach 15 urodzin widzimy tutaj, że ponad 50% dziewcząt spędza ponad 2 godziny dziennie
w mediach społecznościowych, podczas gdy w przypadku chłopców tylko około 33% spędza tyle czasu dziennie. Często, kiedy wykorzystujemy takie dane z badań, to bardzo często tak naprawdę maksymalny wymiar czasu, który jest tam zapisany, to 2 godziny. I przypuszczam, że w przypadku bardzo wielu dziewcząt ten czas jest dużo dłuższy. Proszę pomyśleć, co to oznacza dla nas dorosłych, kiedy spędzamy tyle czasu w internecie. Nierówności. Widzimy, że u dzieci z rodzin o niskich dochodach częściej występują zaburzenia psychiczne, przede wszystkim stany lękowe, a także depresję. I proszę zobaczyć, jak to wygląda. Dziewczęta i chłopcy, ci, którzy są w tej niższym procencie, widzimy tutaj, że oni mają mniej problemów z koncentracją czy nadpobudliwością. Te trendy i wzorce bardzo dużo mówią nam o równości szans dla dzieci, ponieważ różnice w zdrowiu fizycznym i psychicznym w dzieciństwie stanowią istotne źródło nierówności społeczno-ekonomicznych w wieku dorosłym. Widzimy tutaj, że to utrzymuje się z pokolenia na pokolenie, jeśli chodzi o status społeczno-ekonomiczny. Myślę, że większość z nas jest świadoma tak zwanej przepaści cyfrowej. Wiemy, jakie są różnice pomiędzy krajami, które mają dostęp do internetu, oraz krajami o niskich dochodach, które nie mają dobrego łącza. Bardzo często ta przepaść nawet występuje w obszarze jednego kraju. Mamy też nową przepaść cyfrową, można by powiedzieć, zwłaszcza pomiędzy różnymi grupami socjoekonomicznymi. Widzimy też, że dzieci z rodzin o niższych dochodach są bardziej narażone na treści szkodliwe w internecie. Dzieci, które pochodzą z lepiej sytuowanych rodzin i używają także platform internetowych, one częściej używają tej aktywności do spędzenia czasu z przyjaciółmi i rodziną. Jedno z najważniejszych narzędzi w zakresie kształtowania polityki, jeśli chodzi o rzeczywiście niwelowanie nierówności społeczno-ekonomicznych, to bezpłatna edukacja publiczna. Wiele krajów jej używa, jednak bezpłatna edukacja publiczna jest najczęściej narzędziem polityki stosowane w celu promowania równości szans. Także mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy w stanie wyrównać szanse pomiędzy tymi grupami. Wiemy też obecnie, że brak równości, szczególnie pomiędzy grupami społeczno-gospodarczymi, w zakresie używania narzędzi takich jak smartfon, urządzenia z dostępem do internetu. Wiemy, że dzieci, które gorzej sobie radzą w szkole, jest im trudniej się skupić w klasie. Wiemy, że kiedy są takie narzędzia dostępne w szkole, w klasie, to wiemy, że wtedy szybciej się rozpraszają, nudzą się i uciekają myślą do internetu. Sposób korzystania z nowych technologii w szkole również ma znaczenie.
i ma wpływ na dzieci w przekroju całym społeczno-gospodarczym. Takie pytania, szczególnie związane z kryzysem zdrowia psychicznego młodszych pokoleń, stały się coraz bardziej widoczne w mediach. Wiemy, że kryzys zdrowia psychicznego młodszych pokoleń przykuwa uwagę publiczną. Moja prezentacja będzie miała strukturę podzieloną na cztery główne części. Powiemy na temat tego, czym jest dobre badanie i jakim badaniom możemy ufać, wierzyć w nie. Potem powiemy szczególnie, co nam mówią badania w obszarze takim jak mój, czyli gospodarczym, co nam mówią na temat internetu i używania go przez środowiska szkolne. Kolejna część jest poświęcona temu, jakie efekty przynosi używanie internetu w uczeniu się, a ostatnia część, co zalecamy w obszarze polityki edukacyjnej i działań w szkołach. Czym jest dobre badanie? Bardzo trudno jest to określić, nawet jak ma się doktorat z ekonomii. Często widzimy artykuł albo post na Instagramie, jakiś wpis i są dołączone linki. Autor podaje literaturę czy źródła, ale też nie wiemy, czym to jest. Często też takich źródeł nie ma. Więc istnieje dużo opublikowanych badań, które są skonstruowane niewłaściwie. Jest też dużo badań opublikowanych po prostu bez odpowiedniej jakości. A dopiero dobre jakościowo badania powinny być podstawą tworzenia polityki. Jestem ekonomistką i mam trochę obsesję na temat korelacji i kauzacji. Wszystko, co pokazałam, to są trendy, wzorce. Jedna rzecz wpływa na kolejną. Pokazałam Państwu wykres czasu ekranowego i nastolatków i ich wpływ na średnią ocenę w szkole. Widzimy, że dzieci, które spędzają dużo czasu w internecie, mają gorsze oceny. Ale co to znaczy? Co było pierwsze? Jajko czy kura? Dlatego często posługujemy się drugim zjawiskiem, czyli związkiem przyczynowo-skutkowym. Często używanie mediów społecznościowych albo spędzanie czasu w telefonach wynika z tego, że ktoś jest samotny albo smutny. Skroluje online po to, żeby poczuć się lepiej. Być może są to również przyczyny problemów psychicznych. Nie sam czas ekranowy, ale to, do jakiej grupy społeczno-ekonomicznej ktoś należy i tak dalej. Jest to ważne, dlatego że jeżeli chcemy kształtować politykę w oparciu o badania, to chcemy być w stanie powiedzieć coś, co jest rzetelne. W przeciwnym razie
moglibyśmy dojść do błędnych wniosków w naszych politykach. Wiem, że kiedy ludzie czują się samotni, smutni, sięgają po telefon, po media społecznościowe, ale co powoduje ten kryzys, ten smutek? Zamiast zakazywać korzystania z internetu, powinniśmy zobaczyć, jakim naciskom ta osoba podlega, jakie ma problemy. Przeprowadzamy więc randomizowane badania kontrolowane. One są znane w dziedzinie medycyny. Mamy dwie grupy. Osoby są przypisane do którejś grupy losowo. Jedna grupa dostaje lek, druga nie. Następnie, po, załóżmy, 4 tygodniach, porównujemy wyniki badań osób z obu grup. Wtedy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy lek pomaga na taką chorobę, czy nie. Bardzo często takie podejście trudno jest zastosować w naukach społecznych. Często jesteśmy zainteresowani odpowiedziami na pytania, które trudno jest zrandomizować. Zamiast tego wielu ekonomistów zaczęło przeprowadzać tak zwane naturalne eksperymenty. Polegają one na tym, kiedy bierzemy coś, co się naturalnie dzieje w społeczeństwie, używamy tego jako eksperyment przez jakiś czas, żeby sprawdzić, czy ludzie, którzy są pod wpływem działania, na przykład takiej reformy, takiego badania pilotażowego, zachowują się inaczej niż ci, którzy nie są. Czy jest to dobre, czy brzmi to słabo? Trudno powiedzieć. To jest metoda człowieka, który zdobył Nagrodę Nobla w dziedzinie gospodarki, ekonomii w 2021 roku. W związku z tym badania, które ja Państwu przedstawię, to są wyniki albo badań randomizowanych, albo tych naturalnych eksperymentów. Dobrze, co internet nam mówi o wynikach uczniów, szkolnych wynikach? Kiedy pojawił się internet, myśleliśmy jedynie o tym, że jeśli chodzi o edukację, internet spowoduje jedynie to, że dzieci będą się uczyć lepiej, będą mądrzejsze, będą dawały wspaniałe szanse edukacyjne. Po pierwsze, ponad 2/3 świata, ludzkiej populacji na świecie, ma dostęp do internetu. Większość z nas ma dostęp do internetu, ale jest też duża luka cyfrowa, szczególnie w państwach o niskich dochodach. Tam mniejsza część młodych osób ma dostęp do internetu w porównaniu do średniej pozostałych krajów. Dobrze. W jaki sposób internet wpłynął na dzieci i na młodzież? Wiemy z badań, że dzieci, które codziennie korzystają z internetu od 10 roku życia, spędzają od 4 do 7 godzin dziennie online. Uderzające jest to, że nie wliczamy w to czasu związanego z uczeniem się. Myślę, szczególnie my, ekonomiści, myślimy o postępie technologicznym jako sposobie na zwiększenie produktywności i
narzędziu, które powoduje, że lepiej kumuluje się kapitał ludzki. Jeśli chodzi o edukację, o uczniów, widzimy taką wadę. Uczniowie są w ten sposób pozbawieni czasu, który mogliby wykorzystać na uczenie się i robią rzeczy niezwiązane z uczeniem się. Jest też pozytywny efekt internetu. Jest to efekt, który istnieje wtedy, kiedy internet używany jest jako narzędzie uczenia się. Tutaj są dwie publikacje z mojej dziedziny. Jedno badanie włoskie, jedno hiszpańskie. Oba są badaniami w metodologii naturalnych eksperymentów. Pokazują, jak wyglądają różnice w dostępie do infrastruktury telekomunikacyjnej. Ci, co mieli wcześniej szerokopasmowy internet na przykład, oraz nie. Więc te dwie publikacje pokazują, jaki jest wpływ dostępu do internetu szerokopasmowego i zdrowia psychicznego w porównaniu do osób, które miały taki dostęp później. Dostęp do internetu spowodował wzrost liczby diagnoz depresji. Badania pokazują to jednoznacznie, że we Włoszech wzrosła liczba zdiagnozowanych depresji. Wyniki pokazują również, że kobiety, szczególnie młodsze, które korzystają dużo z internetu, mają więcej zaburzeń snu i zaburzeń odżywiania się. Badanie hiszpańskie wykazało również, że szerokopasmowy internet powoduje zmiany zachowania i zdrowia psychicznego nastolatków. Pokazuje, że wyniki są szczególnie nasilone wśród dziewcząt. Szerokopasmowy internet spowodował użytkowanie z internetu, które ma więcej cech zachowania uzależnieniowego. Dzieci śpią mniej, mniej czasu poświęcają na odrabianie pracy domowej i mniej czasu spędzają z rodziną. Jeśli chodzi o wyniki w nauce i internet, wyniki mogą być różne. Badanie nie pokazuje jednoznacznie wpływu na oceny szkolne. Nie jest to tak jednoznaczny wpływ jak na zdrowie psychiczne. Dostęp do internetu zarówno w domu, jak i w szkole nie ma żadnego lub wręcz negatywnego wpływu na wyniki uczniów w nauce. I to jest wniosek z jednego badania. Zależy oczywiście, co jest mierzone, w jaki sposób patrzy się na używanie internetu, jaka grupa wiekowa, jaka grupa społeczna, społeczno-ekonomiczna. Kiedy pojawił się internet, ludzie zaczęli również znacznie bardziej korzystać z mediów społecznościowych. Szczególnie jeśli chodzi o media społecznościowe, myślimy o Facebooku. Facebook zaistniał w 2008. Nie jest to platforma wybierana teraz przez dzieci i przez młodzież. Mówi się, że Facebook jest dla osób starszych. Może jest to prawdą. Jest używany przez studentów w Stanach.
w ogóle przez osoby w takim wieku również. To jest bardzo dobre badanie amerykańskie. Pokazuje, że kiedy Facebook na początku nie był w środowisku akademickim, potem został zaadoptowany w różnych uniwersytetach, w różnych latach. I były mierzone wyniki studentów. Badanie wykazuje, że Facebook przyczynił się do pogorszenia zdrowia psychicznego i wyników w nauce wśród studentów w Stanach Zjednoczonych. Jest też inne badanie, randomizowane, kontrolowane badanie, gdzie płacono uczestnikom za to, żeby wyłączyli swoje konta na Facebooku na miesiąc. Grupa, która to zrobiła, spędzała więcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, a także odnotowanie wielką poprawę subiektywnego samopoczucia swojego dobrostanu. Kolejna publikacja, którą Państwu pokazuję, może nie mówi tak mocno o wynikach szkolnych czy akademickich, ale dotyczy zdrowia psychicznego. W internecie istnieje wiele ryzyk. Im więcej czasu spędzamy online, tym bardziej jesteśmy narażeni na cyberprzemoc, sexting, szkodliwe treści tworzone przez użytkowników. Ponad 1 na 10 nastolatków w krajach OECD przyznaje, że padł ofiarą cyberprzemocy. Te dane zawierają również dane z Polski. A tutaj szczególnie to było 1 na 6 nastolatków. To są rzeczy, na które dzieci są narażone. Komunikaty, tak, wiadomości o treści seksualnej na przykład i tak dalej. To są inne bardzo ciekawe badania. Kolejne badanie norweskie, przeprowadzone w ramach naturalnego eksperymentu. W Norwegii ludzie mieli dostęp do internetu w różnych momentach. Częściej pojawiał się w niektórych miejscach wcześniej, w innych później. Więc takie badanie uwzględniło to i pokazało, że dostęp do internetu spowodował wzrost przestępstw na tle seksualnym, między innymi gwałtów. Poza tym zwiększone korzystanie z treści pornograficznych. Z perspektywy tworzenia polityki możemy pomyśleć, że może trzeba zastosować restrykcje, ograniczenia, cenzurę internetu, ograniczać dostęp do internetu w szkołach, w domach. Ale bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, jaki jest mechanizm, który stoi za tymi wynikami, które widzimy. Jest tak, jak tu widzimy. Większy dostęp do internetu spowodował większą występowalność gwałtów i przestępstw na tle seksualnym. To nie jest tylko tak, że więcej osób stało się nagle przestępcami. Trzeba zgłębić przyczyny i zwiększyć świadomość, jakie zjawiska stały u podstaw takich wyników. Podsumowując tę część, wiemy z badań, że internet ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i na wyniki w nauce. Jest tak, dlatego że uzależnia, skraca czas snu, zabiera czas na odrabianie prac domowych, interakcje rodzinne i społeczne. Działa na szkodę zdrowia psychicznego, ponieważ zwiększa ryzyko, co też jest wykazane w badaniu nad Facebookiem. Zwiększa porównywanie się z innymi osobami, rozumienie takich mechanizmów jest kluczowe do tego, żeby kształtować politykę. Kolejna część
będzie dotyczyła używania technologii w edukacji. Był trend używania w klasach technologii. Jest więc to bardzo powszechne, że są programy jeden na jeden, aplikacje, gdzie takie sytuacje, w których każdy uczeń ma laptopa albo komputer stacjonarny w szkole, albo tablety. W Norwegii rozdawano dzieciom nawet w przedszkolach tablety. Argumentem było to, że urządzenia te mogą być używane do uczenia się. Jest to część naszego społeczeństwa i naszej rzeczywistości. Tak, zgadzamy się. Większość z nas się zgodzi, że jest to część naszej rzeczywistości i może poprawić wyniki w nauce, jeżeli damy studentom laptopy albo tablety. Actually shows that this has no effect at all. Widzimy tutaj, że tak naprawdę nie ma to wpływu na wyniki w nauce. Tutaj mamy dwa badania, dwie publikacje dotyczące randomizowanych, także z grupą kontrolną badań, tak? Wobec czego okazuje się, że tak naprawdę zapewnienie laptopów każdemu uczniowi nie wpływa na wyniki w nauce. Jednak jeśli używamy tych laptopów, jeśli w czasie zajęć używamy także instrukcji, tak naprawdę widzimy tutaj, że to wszystko musi być zrobione w sposób, który ma określoną strukturę i wtedy być może uzyskamy lepsze wyniki. Tutaj te dwa badania też pokazują, że jeżeli mamy na przykład duże grupy w klasach, jeśli mamy za mało nauczycieli, to rzeczywiście wtedy używanie laptopów może mieć pozytywny wpływ na wyniki uczniów, tak? Zwłaszcza jeśli inne zasoby są ograniczone. Widzimy zatem, że zwiększenie dostępu do technologii w szkołach, czyli laptopów, nie wpływa znacząco na wyniki testów, wskaźniki powtarzania klasy, wskaźniki rezygnacji z nauki, ani na liczbę uczniów zapisanych na zajęcia, tak? Ale nawet jeśli laptopy same w sobie nie mają takiego dużego wpływu na poprawę wyników, to mogą mieć pozytywny wpływ, ponieważ laptopy mogą być tańsze niż książki, niż podręczniki dla każdego ucznia. Zwłaszcza, że cena laptopów obecnie bardzo została obniżona, tak? A koszt podręczników cyfrowych jest niski, co sprawia, że zastąpienie laptopów potencjalnie opłacalnym sposobem dostarczenia materiałów edukacyjnych. Tak jest postrzegane i może tak być. To są, jeśli kwestie, chodzi o kwestie polityczne, to tutaj też przeprowadziłam badania, są to moje własne badania. Zatem co można zrobić? Badanie zdaje się sugerować, że zakaz lub ograniczenie dostępu do niestrukturyzowanej technologii, na przykład smartfonów w szkołach, to może mieć pozytywny wpływ na wyniki w nauce u uczniów. Tutaj widzimy wynik zakazu smartfonów w norweskich szkołach średnich i widzimy tutaj konkretne lata. Widzimy, że kiedy zakazano smartfonów w norweskich szkołach, to wyniki w nauce, wyniki z testów się poprawiły. Sprawdzano także, jak często młodzież zgłaszała się do psychologów lub terapeutów o poradę w zakresie zdrowia psychicznego. Szkoła średnia w Norwegii trwa 3 lata i widzimy tutaj, że kiedy poszli do
tej szkoły i spotkali się z zakazem smartfonów, widzimy tutaj, że zarówno średnia ocen, jak i zdrowie psychiczne poprawiły się. Jednakże mamy tutaj wyniki tylko u dziewcząt. Dlaczego potencjalnie mamy lepsze wyniki u dziewcząt? Bo tak jak wcześniej powiedziałam, dziewczęta więcej korzystają z mediów społecznościowych, a zatem są bardziej rozproszone w szkole, jeśli używają smartfonów. Widzimy także wyniki w zakresie nękania i cyberprzemocy. Widzimy tutaj, że wskaźniki także w tym zakresie się zmniejszyły. Wnioski, ponieważ wiem, że już przekroczyłam czas przeznaczony na moją prezentację, a więc media społecznościowe przyczyniły się do pogorszenia stanu zdrowia psychicznego wśród nastolatków i młodych dorosłych, którego ostatnio doświadczamy i które to pogorszenie obserwujemy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ dzieciństwo i okres dojrzewania są kluczowe dla rozwoju społecznego i emocjonalnego. Problemy ze zdrowiem psychicznym na tym etapie, w tych krytycznych, jakże ważnych latach, mogą mieć wpływ na przyszłą edukację oraz zatrudnienie. Wydaje się, że im wcześniej będziemy reagować, tym lepsze i bardziej długofalowe korzyści uzyskamy. Inwestycje w technologie ICT, które jedynie zwiększają dostęp do technologii, nie stawiając przy tym jasnych celów edukacyjnych, mają ograniczony wpływ na wyniki nauczania, a więc same laptopy nie poprawią wyników nauczania. Musimy mieć odpowiednią strukturę ich używania. W zakresie polityki i podejścia naprawdę musimy zwrócić uwagę na obciążenia, a także kto jest zaangażowany, ponieważ ciężar nie może być przerzucony na nauczycieli, na rodziców, na uczniów, ale tak naprawdę polityka państwa powinna się koncentrować na tym, co leży u źródła, jakie są podstawy tych mechanizmów. A więc musimy brać pod uwagę przyczyny źródłowe. Bardzo dziękujemy. To była niesamowita prezentacja. Bardzo dziękujemy. O, mamy tutaj z przodu jedną osobę. Hi. You mentioned some inequality. Dzień dobry. Wspomniała pani o nierównościach, jeśli chodzi o wyniki w nauce pomiędzy chłopcami a dziewczynami. Wiemy, że mężczyźni dużo częściej popełniają samobójstwo niż kobiety, a więc widzimy tutaj różne nierówności, ale jak pani to postrzega? Co możemy tu zrobić, aby uzdrowić tę sytuację? Odpowiedź. Tak, zdajemy sobie sprawę, że kiedy patrzymy na te dane, to widzimy tylko te dane dotyczące, kto się zgłosił do psychiatry, czy do psychologa, czy psychoterapeuty. A więc widzimy tutaj, że często chłopcy mają wiele problemów, jednakże widzimy, że to mężczyźni częściej popełniają samobójstwo. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie, jak wprowadzenie nowych technologii w szkole wpływają na to. Jednak natomiast dziewczyny, jak i chłopcy, są tak samo narażeni na przykład na nękanie czy przemoc, zarówno w szkole, jak i online. Wydaje się, że dziewczyny częściej proszą o pomoc, podczas gdy chłopcy często wybierają samobójstwo. Być może jest to też postrzegane jako stygmatyzacja, jeśli idziesz do psychologa, czy idziesz po pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. Bardzo dziękujemy. Niestety nie mamy czasu na kolejne pytania.